Widzę, że temat usług publicznych część sali przestraszył, ale postaramy się trochę odczarować ten temat i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Na początek kilka słów wyjaśnienia, dlaczego właściwie chcieliśmy zająć się tematem usług publicznych w kontekście transformacji. Różnie możemy oceniać reformy po 1989 roku, zarówno te gospodarcze i mechanizmy wprowadzania wolnego rynku, ale również te, które miały za zadanie wprowadzić te wszystkie mechanizmy państwa demokratycznego. Jednak z pewnością jest pewien obszar i są właśnie nim usługi publiczne, które zostały w sposób szczególny zaniedbane przez polskie państwo, z którego właściwie w dużej mierze zdezerterowało. I to rodziło różne liczne konsekwencje w postaci prywatyzacji, ale także powstawania różnych licznych nierówności w wielu obszarach. I moglibyśmy dzisiaj zastanowić się nad dysfunkcjami w tych wszystkich systemach, ale nie wiem, czy chcą państwo spędzić z nami jakieś 2 tygodnie, więc chciałam złapać jakąś taką meta, wspólną rzecz, wspólny mianownik, który łączy problemy właściwie w każdym z tych obszarów. I moim zdaniem są to silnie działające grupy interesów, które działają właściwie w każdym z tych sektorów. No i teraz powinniśmy zastanowić się, co doprowadziło do tego, że te grupy interesów powstały. Przede wszystkim moim zdaniem zadziałało tutaj poczucie niepewności, braku zaufania, które zrodziło się w okresie transformacji i z którym mierzymy się do dziś i właściwie to będzie główne wyzwanie, z którym nasze pokolenie będzie musiało się zmierzyć. No i jak właściwie jest z tą niepewnością, z tym brakiem zaufania w Polsce? Jeżeli spojrzymy na przykład na badania CBOS-u z ostatnich 20 lat, to przekonamy się, że niewiele zmieniło się w tym obszarze od 1989 roku. Wciąż nie ufamy sobie nawzajem, bo Polacy do dziś niemal w 80% odpowiadają, że nie należy ufać obcym osobom, nie należy ufać własnym sąsiadom, bo prawdopodobnie mają wobec nas złe intencje, nie chcemy ze sobą współpracować. Drugim obszarem, gdzie ten brak zaufania widać w sposób szczególny, jest brak zaufania do państwa i do wszystkich instytucji, które to państwo reprezentują. I tutaj warto spojrzeć na badania chociażby Europejskiego Centrum Sondażowego, w których Polska zawsze wypada niemalże najgorzej. Wyprzedza nas tylko Bułgaria, Słowacja i o ile dobrze pamiętam, to Cypr. Jest to dosyć charakterystyczne zjawisko właściwie dla wszystkich państw postkomunistycznych. No i wzięło to wszystko się z tego, że większość obywateli działała właściwie w dużym poczuciu niepewności, w braku właśnie zaufania zarówno do instytucji, jak do siebie nawzajem. No i mamy pewien zaklęty krąg. Jeżeli Polacy nie wierzą państwu, nie wierzą w to, że usługi mogą działać na dobrym poziomie, to bardzo trudno jest wprowadzać głębokie reformy, które których koszt miałby ponieść właściwie każdy z nas. I w takiej atmosferze politycznej trudno jest o legitymizację tych wszystkich reform. A jeżeli nie ufamy politykom, nie ufamy naszemu państwu i nie ufamy temu, że mogą w sposób sensowny te reformy wprowadzać, to te usługi rzeczywiście działają nie najlepiej. No i właśnie na tym polega ten zaklęty krąg. I to wszystko rodzi bardzo wiele problemów z niedofinansowaniem różnych usług publicznych. I z tego co wiem, większość gości, którzy będą wypowiadać się po mnie, będą opowiadać o usługach publicznych w różnych sektorach. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów o edukacji, bo jest mi to najbliższy obszar. I taką kluczową bolączką polskiego szkolnictwa, która wytworzyła się właśnie w konsekwencji niedofinansowania i to dużego niedofinansowania, jest przerzucenie znacznej części kosztów na prywatnego płatnika, w tym wypadku na rodziców. Kosztów takich jak podręczniki, korepetycje, różne zajęcia dodatkowe, szczególnie też w edukacji przedszkolnej i w opiece żłobkowej. Drugim takim bardzo istotnym problemem, który wynika z niedofinansowania edukacji, jest decentralizacja i to bardzo silna decentralizacja, ale tylko i wyłącznie sposobu zarządzania polską szkołą. To właśnie z przerzucenia na samorządy kosztów, które związane są z edukacją, coraz bardziej pogłębia się niedofinansowanie w tym obszarze. Z kolei bardzo silnie scentralizowaliśmy sposób wytwarzania treści i kierowania tych treści do szkół.
i to tam... Patrzę na Gabrysię, która cały czas mi kiwa i nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, czy nie. Ale chyba tak. Dobrze. Centralizowania sposobu tworzenia tych treści. A to z kolei wynika z braku zaufania do nauczycieli, czyli do tych osób, które na co dzień pracują z dziećmi. A to z kolei ten brak zaufania bierze się z braku inwestycji w ich kształcenie i o kolegiach nauczycielskich, czyli o tym, co mogłoby pomóc w uzdrowieniu tego systemu, pisaliśmy na naszym portalu, więc polecam poczytać. I tak, żeby nie skończyć tylko na diagnozie, ale zaproponować coś bardziej pozytywnego, to pomyślałam sobie o jakimś miejscu, w którym ta wyobraźnia w jakiś sposób się zmieniła, wyobraźnia polityczna. I wydaje mi się, że takim fajnym przykładem, chociaż oczywiście bardzo bańkowym i bardzo niszowym, jest komunikacja miejska, chociażby w Warszawie, i sposób, w jaki z niej korzystamy. Przede wszystkim zmieniły się tu sposób postrzegania i to, że w pewien sposób korzystanie z komunikacji stało się demonstracją naszych wartości, przywiązania do ekologii, do pewnego sposobu myślenia o mieście, takiego sposobu, który jest bardziej społeczny niż indywidualny i w takim, w którym chcemy tą wspólną rzeczywistość razem tworzyć. Kolejnym takim przykładem, który przyszedł mi do głowy, są reportaże i to, że w bardzo wielu obszarach okazuje się, że możemy dyskutować i troszczyć się o właśnie różne polityki publiczne. Przykładem może być tutaj chociażby książka Karola Tremera, którą pewnie znają wszyscy fani pociągów, łącznie z moim 3-letnim siostrzeńcem, który bardzo go lubi. Ale naprawdę. Poza tym Olga Gitkiewicz, która pisała bardzo dużo o wykluczeniu transportowym. Wydaje mi się, że to jest taki fajny przykład, który pokazuje, że dziś możemy rozmawiać o tych usługach publicznych w inny sposób, właśnie bardziej w trosce o dobro wspólne i jest to jakiś sposób na budowę republikańskiej mody. No i tak sobie myślę o tym, co mogłoby robić takie środowisko jak nasze, środowisko Klubu Jagiellońskiego, to właśnie w pewien sposób inwestowanie w tą modę, próba jakiegoś rozmawiania w takim duchu zaufania i wspólnej troski o dobro właśnie w kontekście budowania dobrego wizerunku usług publicznych.